I have the obligation because I'm the main coach to come all the matches. I don't want to come to all the matches because I say all the same, you know? Jako główny trener mam obowiązek udzielać pomeczowych wywiadów i nie chcę tego robić, bo ciągle mówię to samo. Mówię, że niektóre zespoły dbają o rozwój futsalu, ale są też ludzie, którym na tym nie zależy. Dzisiaj powiedziałem moim zawodnikom, że musimy trenować dodatkowo MMA i rugby, wtedy będziemy gotowi do meczu. My spodziewaliśmy się, że ten mecz będzie tak wyglądać, bo Sośnica w każdym meczu, poza chyba ostatnim z Wilanowem, gra właśnie w taki sposób, że tych bramek raczej mało traci. Jest znacznie więcej zespołów, które są zamieszane w walce o utrzymanie, które tracą tych bramek chyba z dwa razy więcej. Więc no, Sośnica nawet gdzieś tam przegrywając te 3-4-0, no, nie robiła wszystkiego, żeby coś w tym meczu odwrócić, tylko no, ciężko powiedzieć, że zadowalał ich ten wynik, no ale trochę tak to wyglądało, że jakby nie parli do przodu, raczej pilnowali tego wyniku. No a my też, wiadomo, zawsze lepiej wygrać 4-0 niż 5-1 i z tego założenia wychodziliśmy. Mimo to mieliśmy w drugiej połowie sporo sytuacji, które mogły się zamienić i ten wynik mógłby być bardziej okazalszy. Nie, absolutnie. My w każdy mecz podchodzimy z takim samym założeniem. W każdym meczu, czy gramy z pierwszą, drugą, piątą, dziesiątą drużyną, to zawsze chcemy zdominować 40 minut. Czasami jest to łatwiejsze do wykonania, czasami trudniejsze. No myślę, że dzisiaj trochę tak to wyglądało. Były momenty oczywiście, gdzie Sośnica miała swoje sytuacje. No, to jest futsal, zawsze tak będzie, że ktoś ma jakieś jeden, dwa, trzy groźne strzały czy sytuacje, ale tak naprawdę no, 40 minut było pod nasze dyktando. Aczkolwiek ten wynik dosyć późno się otworzył. Wiedzieliśmy, że im szybciej otworzymy, tym będzie łatwiej. Jak padła pierwsza bramka, no to tak jak pan powiedział, że już później było troszkę łatwiej, bo może te nogi były trochę luźniejsze i trochę lepiej niosły. Zawsze derby to są derby. Ja mam mnóstwo znajomych po drugiej stronie, z którymi razem grałem. Wiele lat się znamy i przeżyliśmy my swoje chwile, więc to zawsze jest sympatyczne, występować przeciwko dobrym znajomym i utrzeć im nosa i cieszę się, że się to dzisiaj udało. No fajnie, że są te derby, bo tak jak pokazały trybuny, w środowy mecz, pełna hala, no to jest coś niezwykłego w naszej lidze i widać, że miasto żyło tym meczem już nie od dzisiaj, ani nie od wczoraj. No oczywiście wynik niekorzystny. Chcieliśmy sprawić niespodziankę, tak jak mówiłem we wcześniejszym wywiadzie, że Dawid przyjechał do Goliata i chcieliśmy niespodziankę sprawić. No nie udało się, zagraliśmy na miarę swojego potencjału, graliśmy najlepiej jak potrafiliśmy. Całkiem nieźle, dobrze rozbijaliśmy ataki Piasta. No i co? I konstruowaliśmy akcję w taki sposób, jaki potrafimy, czyli jak najbardziej bezpośredni. Próbowaliśmy ze stałych fragmentów zdobyć bramkę. Znowu się nie udało, ale te sytuacje swoje mieliśmy, więc ja ogólnie jestem zadowolony z zaangażowania, z tego, jaka tutaj atmosfera panowała, że kibice nasi z Sośnicy przyjechali, że nas wspierali całym sercem, bez względu na to, jakie mamy wyniki. Jest mi z tego tytułu bardzo, bardzo dobrze i cieszę się z tego. Tutaj no, na Murawę jeszcze z Piastem nie wyszliśmy, ale na ten futsalowy parkiet jak najbardziej. No wiedzieliśmy, że to będzie pojedynek Dawida z Goliatem, tak? No nie oszukujmy się, musimy być dorośli, znać swoje umiejętności. Wiadomo, że tu Piast brazylijsko-portugalskim zaciągiem no, przoduje w naszej lidze. My jesteśmy Beniaminkiem, płacimy frycowe. No nas grają sami Polacy. Dzisiaj w składzie na 14 osób, 7 mieszkańców Sośnicy, tak? Czyli naszej dzielnicy, plus kilka osób jeszcze tutaj z Gliwic i okolic. No także chcieliśmy się postawić jak mogliśmy tutaj tym obcokrajowcom. No myślę, że nie wypadliśmy najgorzej, sytuacje swoje mieliśmy, szkoda, że nic nie wpadło. Wiadomo, Piast prowadził grę, my się broniliśmy, takie było nastawienie, realizowaliśmy taktykę tak naprawdę do końca i nie myślę, że widać było po zawodnikach Piasta, że są bardzo zdepromowani. 5 fauli w drugiej połowie, kilka kartek, także nie był to dla nich łatwy mecz. No nie oszukujmy się, że te końcówki połów są ciężkie na nasze wykonanie. No u nas chłopcy przychodzą po pracy, prosto na mecz, jedząc obiad gdzieś w biegu, a tutaj sami zawodowcy, którzy pewnie cały mecz albo kilka dni, cały dzień albo kilka dni na ten mecz czekali, więc no, tutaj różnica jest nieporównywalna. No i wiadomo, że w tym przygotowaniu fizycznym
i w tej szybkości mieli przewagę, no i kilka razy nie uszczędziliśmy się błędów. Mówię, szkoda, że nic nie wpadło, bo sytuacje ku temu były, nie? No, na nasze nieszczęście my to już czujemy od kilku kolejek, ale praktycznie w każdym meczu nam w którymś momencie te punkty uciekają. No, statystyki z kilku ostatnich spotkań pokazują, że nie wiem, mamy więcej strzałów, więcej sytuacji, ale no, jak nie będziemy skuteczni, to tych bramek nie będzie, więc myślę, że musimy to poprawić. Oczywiście w naszej grze też jest wiele do poprawy, także no, pracujemy na treningach tyle, ile możemy, tyle, ile w naszym zakresie. Przypomnę, że u nas chłopcy grają za darmo, tak? Więc myślę, że to ewenement, że i tak poświęcają swój cenny czas na to, żeby grać. Nie mamy więcej środków, żeby ściągnąć na przykład kilku obcokrajowców. No ale tak jak mówię, walczymy o swoje i do końca myślę, że będziemy niewygodnym przeciwnikiem dla każdego.